Siema, dzisiaj chciałem sobie pogadać o tym, co dalej z Inferno. Jak widzieliście, ostatnio już nie pogrywam w Inferno. Nie ma streamów z Inferno, jedyne co robię to wrzucam aktualności, czyli jakieś tam opisy update'ów, informacje i ogólnie śledzimy sobie rozwój. Tak więc stwierdziłem, że no umówmy się, Inferno aktualnie nie wygląda dobrze. Nie jest to dobrze zrobiona gra. I dużo jej brakuje do dobrze zrobionej. Tak więc, swoje pograłem, wbiłem to chyba 35 poziom i na razie nie mam po prostu ochoty dalej grać przez to, jak ta gra. Więc stwierdziłem, że po prostu będę wrzucał takie filmiki, jeśli będzie jakiś większy patch albo po kilku dniach po prostu zbiór jakichś update'ów. Będę wrzucał z tego filmiki i będziemy sobie razem obserwować rozwój. Także, jak ktoś jest podobnego zdania jak ja, nie chcę się na razie zrazić do tej i chcę patrzeć, obserwować to, jak ta gierka się rozbija, a nie chcę mu się, powiedzmy, obserwować Discorda Inferno, no to możecie zostawić łapę w górę i suba na kanale, bo będę tutaj na pewno rzucał informacje, co się zmienia w Infernie, co nowego dodają, jakie zmiany i tak dalej. Tak więc, tak jak mówiłem, albo po kilku, jak będzie jakiś duży patch, to będzie filmik na ten temat, na temat tego patcha. Ewentualnie jeszcze tam wejdę sobie na chwilę do gry, sprawdzamy, czy to działa, jak coś tam zmieniło i tak dalej. Albo po prostu po kilku dniach, jak będzie kilka mniejszych update'ów, to po kilku dniach sobie zrobię filmik tam z kilku dni tych update'ów i będziemy sobie wspólnie obserwować rozwój gry. Także zapraszam do subskrybowania, jeśli też chcecie obserwować rozwój gierki, a nie chcecie się na razie zrazić. Tak więc to by było na tyle. Ja aktualnie sobie pograłem w POE. Jak chcecie, to mogę zrobić streamki z POE, to napiszcie w komentarzu. No i to w sumie tyle, tylko taki krótki filmik informacyjny, więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Elo.